Siemaneczko moi drodzy, zaczynamy dzisiaj drugi dzień, intensywnie, 7 rano, dopiero się jasno zrobiło, także musieliśmy dojechać, ale mamy bardzo blisko, 10 minut do centrum, praktycznie 15 od naszego hotelu. Teraz wam pokażę coś, co jest bardzo częste ostatnimi czasy, no ostatnimi, jest bardzo częste w Stanach. Jest to bardzo smutne, zwłaszcza, że widzisz, wiesz, widać za mną bardzo duże budynki 30-40 piętrowe, kupę kasy siana tam jest. Ulice mega, zobaczycie później. No a są ludzie na ulicy. Dzisiaj intensywny dzień, bardzo dużo mamy do zwiedzenia, mam nadzieję, że się nam uda. Będziemy, atakujemy od południowej części. Zrobimy tak dookoła, przejdziemy. Mieliśmy rezerwację na 8. Idziemy właśnie na Diamond Head, czyli zobaczymy całą panoramę miasta Honolulu. W sumie zapłaciliśmy $20, 5 za osobę plus 10 za auto. I właśnie idziemy tam na samą górę. Musimy to dosyć szybko zrobić, ponieważ chcemy kilka rzeczy dzisiaj zobaczyć, a mamy długą listę. Już fajnie widać miasto z drugiej strony gór. Diamond Head, czyli jedno z najbardziej znanych miejsc na wyspie Oahu. Jest to wygasły już wulkan. Swoją nazwę diamentowa głowa zawdzięcza brytyjskim marynarzom, którzy 200 lat temu pomylili osadzone w skale migoczące kalcyty ze złożem diamentów. Na szczycie również znajduje się opuszczony już bunkier, który miał służyć w obronie wyspy przeciwko agresji wroga. Diamond Head powstał w wyniku erupcji, która miała miejsce około 150 tysięcy lat temu. Sam szlak jest prosty i w sumie zajmuje niecałą godzinkę, by dojść na szczyt. Szczyt góry znajduje się na wysokości 232 metrów nad poziomem oceanu. Panorama miasta Honolulu, Oceanu Spokojnego oraz pasm górskich zabiera dech w piersiach. Już praktycznie jesteśmy na samym dole. Dzisiaj taki dzień trochę szybki będzie. Bardzo dużo musimy zwiedzić. Dużo jazdy nas czeka, tylko tyle dobrze, że nie ma dużych dystansów. Że nie ma dużych dystansów między miejscem a miejscem. Mam bardzo dużo plaż zresztą na naszym celu na dzisiaj. Ale dwa ostatnie miejsca mamy najważniejsze, które na pewno chcemy zobaczyć przed zachodem. Mam nadzieję, że tam też będzie można dronem polatać. Idziemy do auta szybko. Ale jest naprawdę ładnie, ładna pogoda. Trochę wieje i czuć trochę jest duszno, ale jest bardzo fajnie, przyjemnie. Na pewno lepiej niż śniegi w Polsce teraz. I w Arizonie poranki, bo też jest ładno. A tutaj temperatura jest praktycznie codziennie taka sama. Teraz zatrzymaliśmy się na jednym z punktów widokowych. Widzicie tam na dole, można zejść, tylko trzeba mieć bilety, $25 za osobę, ale nie będziemy kupywać, bo nie opłaca się nam wchodzić tam na godzinę, a ludzie tu mają swoje ręczniki,
jakieś swoje te krzesełka. Trzeba byłoby tu spędzić pół dnia pewnie. Tym bardziej, że jakbyśmy już myśmy tam weszli, to wypadałoby ponurkować. A mamy jeszcze dużo dzisiaj do zwiedzania. Jest dopiero 10 po 10. Także jedziemy dalej, ale naprawdę ładne miejsce. Polecam tu przyjechać i na pewno polecam tutaj wszystkim właśnie iść ponurkować. Jest to jedno z najpopularniejszych miejsc na Hawajach do nurkowania. Przybliżę wam trochę. Mamy kotki. Jeszcze nie widziałem w Ameryce wyspańskich kotów. W drodze do ogrodu botanicznego zatrzymujemy się praktycznie na każdym punkcie widokowym oraz na kilku plażach. Na wysokości, który biega. Dobra. No, czekamy sobie na jedzonko. Teraz już 10:30, ale wstaliśmy po 5:00. Siadanko to tylko taki serek biały z bułką, że już trzeba teraz je zjeść. Widać jej łapki jeszcze. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale dobra. Troszkę się żuje to. No, ale ogólnie dobra. Przyprawione dosyć dobrze. Słone trochę. Nie jadłem jeszcze tak nigdy, szczerze mówiąc. O, tutaj jest jakieś. Widzieliśmy kilka krzyży. Więc pewnie osoby, które tu się potopiły. To jest chyba jakiś mural tego typu. Ktoś się potopił. Fale są olbrzymie, więc tak naprawdę to jest tylko moment, chwila, jak nie, jeszcze tym bardziej jak nie wiesz co robisz. Nawet czasami jak wiesz co robić, to jest tak duży prąd. Macie sobie jak uderzają fale o kamienie. Jest chwila, moment. Temperatura wody w oceanie nie była najgorsza, ale mimo wszystko dosyć chłodna. Dzięki dużemu wiatru, który towarzyszył nam podczas tej wyprawy, były idealne warunki dla surferów, których na Hawajach nie brakuje. Zobaczcie sobie te widoki, jak kurna jest, no ma już sztos. No nie ma nic piękniejszego niż połączenie gór, wody, zieleni. Muszę przyznać, że ocean pacyficzny ma najlepsze wybrzeża, no.
Ale ma kurna okulary. So cool. Hej. Hej. Ogród botaniczny, który może się pochwalić plantacjami z miejsc takich jak Afryka, Sri Lanka, Indie czy Filipiny. Możecie tu spotkać roślinność, którą nie zobaczycie nigdzie indziej. Sam ogród należy do jednego z najbardziej popularnych miejsc instagramowych zdjęć bodziując drona. Takie widoczki. Aż ciężko pomyśleć, że miejsca, które widziało się za dziecka w filmach, tak jak właśnie Jurassic Park, że możemy to dzisiaj zobaczyć. Uwielbiam te pasmo gór. Świątynia Byodo-in to niewyznaniowa świątynia buddyjska położona na wyspie Oahu. Świątynia jest repliką 900-letniej świątyni buddyjskiej w Japonii. Wokół stawów rozciągają się bujne ogrody japońskie na tle szczelistych klifów pasma Kolau. Została poświęcona w 1968 roku dla upamiętnienia setnej rocznicy przybycia pierwszych japońskich imigrantów na Hawaje. Z racji, że zostało nam sporo czasu do zmroku, postanowiliśmy pojechać na Waikiki Beach i zobaczyć zachód słońca oraz Honolulu nocą. Jest naprawdę sporo turystów z całego świata, lecz zdecydowana większość spotkanych ludzi w centrum Honolulu to ludzie pochodzący z Azji. Mają kokosiki. Muszę kupić sobie świeże owoce za piątkę, pokrojone już, przygotowane, jakiś soczek,
sałatkę. Macie sobie jakie molo. W środku drzewa. Trzy piętra. Ogromna sklepów, ale takie jak są wszędzie. To jest ten, jakaś z piwem, ale patrz. Jak widzicie, jest też sporo bezdomnych. Nawet w centrum mają swoje namioty. Z jednej strony macie olbrzymie budynki wysokie, a z drugiej bezdomnych. Jest smutne trochę, ale jest, trochę tego się tu zebrało. Także moi drodzy, podsumowując, idziemy właśnie do auta, potem idziemy do hotelu. Jesteśmy dosyć blisko. I nic, jutro kolejny dzień, znowu trzeba rano wstać. Jeśli podobał Wam się nasz drugi odcinek Sawaj, zostaw subskrypcję, lajka oraz polub nasz fanpage na Facebooku, gdzie do wygrania będą pamiątki z naszych podróży.